Polskiego Klubu Sportowego Ruch Izbica oraz uroczystym nadaniu stadionowi gminnemu w Izbicy imienia Adama Suszka. Ten uroczysty dzień jest dla nas wszystkim wielkim świętem naszej lokalnej sportowej społeczności. Konieczność dostosowania się do wciąż obowiązujących obostrzeń nie pozwoliła na organizację tej wyjątkowej uroczystości w większym gronie. Niemniej jednak cieszy nas ogromna obecność tak znakomitych gości. Z tego miejsca witamy bardzo serdecznie gospodarzy dzisiejszej uroczystości, pana Jerzego Lewczuka, wójta gminy Izbica, oraz pana Konrada Bojarskiego, prezesa gminnego klubu sportowego Ruch w Izbicy, któremu w tym miejscu oddajemy głos. Chyba Dziękuję Pawle, dziękuję Agnieszko. Dzień dobry Państwu. Jako prezes Gminnego Klubu Sportowego Ruch Izbica pragnę przywitać szanownych gości. Pan Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pani Teresa Hałas, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Proskura Leszek, wójt gminy Siennica Różana. Pan Dusznik Janusz, przewodniczący Rady Gminy Izbica. Pani Małgorzata Run, zastępca wójta gminy Izbica. Pan A. Obuch Anatol, wiceprezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pan Andrzej Swacha, przedstawiciel Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Pan Ryszard Nilipiuk, sekretarz z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i członek zarządu Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Witamy rodzinę pana Adama Suszka. Pani Gabriela Suszek, małżonka patrona stadionu pana Adama Suszka. Pani Małgorzata Zakrzewska, córka patrona stadionu pana Adama Suszka. Oraz pani Dzięba Agnieszka, również córka patrona pana Adama Suszka. Witamy proboszcza parafii w Tarnogórze, pana księdza Jana Żonda. Pan wojewoda Marcin, prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy. Pan Władziuk Jacek, prezes OSP w Izbicy. Pan Zmalira Józef, prezes OSP Tarnogóra. Teraz pan Roman Włodzimierz, prezes OSP Ostrzyca. Witam również byłych prezesów, działaczy, trenerów oraz zawodników GKS Ruch Izbica oraz radnych gminy Izbica. Również serdecznie witam listę grono naszych sponsorów, kibiców oraz przyjaciół z boiska naszego patrona Adama Suszka. Proszę Państwa, moja przygoda jako kibica z klubem, jak i pewnie wielu z Państwa, zaczęła się wiele lat temu, gdy jako małe dziecko tata zabierał mnie na mecze Ruchu. 21 lat temu zaczął się mój związek z klubem jako zawodnika. Nie przypuszczałem oczywiście wtedy, że dziś po 21 latach będę stał tu przed Państwem w tak ważnej dla klubu chwili. Te lata spędzone w klubie dały mi bardzo wiele jako człowiekowi. Dały mi zasmakować radości zwycięstw, smutku porażek, jak również trudu ciężkiego treningu. I takie też było te 95 lat historii naszego klubu. Wiele chwil radosnych, jak powstanie klubu przy Państwowej Klinkierni w Izbicy dzięki staraniom Zygmunta Paulewicza w 1926 roku, czy piękne lata 60. pełne niesamowitych jak na taki mały klub sukcesów sportowych. Ale nie obyło się też bez chwil ciężkich, jak zawieszenie działalności w trakcie wojny oraz odbudowa klubu po zawierusze wojennej. Czy trudnych dla nas wszystkich lat 90., gdzie
funkcjonowanie klubu wisiało na włosku. Tak budowała się bardzo długa i piękna historia ruchu Izbica, tego miejsca, jak i ludzi z nim związanych. Budowana potem i trudem, ale też pasją i uporem. Od niespełna 4 miesięcy mam zaszczyt, ale i wielki obowiązek pełnić rolę prezesa zarządu GKS Ruch Izbica. Od wielu lat próbujemy skutecznie rozwijać nasz klub, zarówno na szczeblu sportowym, jak i organizacyjnym. Udaje się nam to dzięki Państwa wsparciu, władz, sponsorów, ale również kibiców, przyjaciół, darczyńców. Ja, jak i cały zarząd, będziemy oczywiście dalej iść tą drogą, konsekwentnie realizując kolejne cele, dokładając następne cegiełki z historii, tak pięknej historii i bogatej ruchu Izbica. W chwili obecnej w naszym klubie trenuje 150 osób, około 150 osób, z czego ponad 100 to jest to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Mamy 7 drużyn, w których regularnie prowadzone są treningi. Są to seniorzy występujący w lidze okręgowej, Chełmskiej Lidze Okręgowej. Ich trenerem jest Roman Blonka. Jest to zespół juniorów prowadzony przez Arkadiusza Kierzewskiego. Zespoły trampkarzy i młodzików, które trenuje Jarosław Kowalczyk oraz Orlików i Żaków, których trenerem jest Michał Wlizło. Od niedawna mamy też grupę skrzatów, w której trenują dzieci już 4- i 5-letnie pod okiem trenera Andrzeja Ignaciuka. Szkolenie i wychowywanie młodzieży to była zawsze bardzo ważna część funkcjonowania naszego klubu. Ruch Izbica od zawsze znany był z tego, że ta praca z młodzieżą była tutaj bardzo dobra. Podtrzymujemy tą tradycję, ale również ją rozwijamy. Owocem tej pracy było powstanie 1 lipca tego roku Akademii Piłkarskiej Ruch Izbica. Skupia ona 5 grup młodzieżowych, od skrzatów do tramkarzy. Ideą powstania było stworzenie jeszcze lepszych warunków do rozwijania talentów sportowych, zabawy, ale i nauki. Nauki zasad sportowego współzawodnictwa, rywalizacji fair play oraz wychowania przez sport. Akademia działać będzie oczywiście w ramach struktur klubowych i organizacyjnych klubu, ale będzie miała też swój własny sztab zarządzający. Mamy nadzieję, że dzięki niej odkryjemy wiele piłkarskich diamentów. Pomoże ona na pewno wielu młodym ludziom wpoić odpowiednie wartości, którymi będą kierować się w życiu. Większość z Państwa pewnie już wie, choć pewnie nie wszyscy, że od jakiegoś czasu, a dokładnie od marca 2020 roku, nie jesteśmy już klubem jednosekcyjnym. Dzięki staraniom tutaj obecnego wiceprezesa, byłego prezesa i mojego zastępcy, Pawła Zielińskiego, powstała u nas sekcja biegowa. Jest to sekcja biegaczy amatorów, skupiająca w tej chwili około 20 osób, regularnie trenujących, ale i uczestniczących w zawodach w całym kraju, a nawet i za granicą. Zdaję sobie sprawę, że przede mną, jak i całym zarządem, bardzo wiele ciężkiej pracy, aby osiągnąć postawione przed nami cele. Najważniejszymi celami będą oczywiście rozwój sportowy naszych drużyn, czyli granie w czołówce Ligi Okręgowej, jak również awanse do Lig Wojewódzkich, być może tych najlepszych zespołów juniorskich. Będzie to rozwój sekcji biegowej na pewno, zrzeszenie coraz większej grupy ludzi, którzy będą uprawiać ten piękny sport. Oraz oczywiście zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-finansowych dla rozwoju całego klubu oraz dalsze zmiany organizacyjne w klubie, aby jeszcze lepiej nim zarządzać. Na koniec mojego przemówienia pozostaje pytanie, te 95 lat, czy to dużo, czy mało? Według naszej dzisiejszej wiedzy Ziemia, nasza planeta, powstała około 4,5 miliarda lat temu. Człowiek rozumny żyje na niej od około 190 tysięcy lat. Pierwsze cywilizacje powstawały jakieś 6 tysięcy lat temu. Piłkę kopano w latach już 2000 lat temu. A około 200 lat temu w Anglii powstały zasady dzisiejszej piłki nożnej. A nasz klub ma 95 lat. Z tej perspektywy wydaje się to niewiele, ale szanowni Państwo, jest jeszcze jedna perspektywa. Perspektywa naszego życia. Jest ono niestety krótkie i jeśli weźmiemy je pod uwagę, patrząc na historię naszego klubu, jest ona naprawdę długa. To 95 lat, to jest 95 lat, przez które kilka pokoleń budowało ten klub, zarządzało tym klubem, grało tu w piłkę, jak również pracowało dla tego klubu. I przede wszystkim jest to 95 lat, gdzie kilka pokoleń kibicowało temu klubowi. A to dla nich ten klub istnieje. Proszę Państwa, te imprezy, tego klubu, jak i sportu w ogóle, bez kibiców by nie było.
Dlatego dziękuję wam. Dziękuję wam wszystkim kibicom za to, że jesteście przez te 95 lat. Dziękuję bardzo. Oddaję głos prowadzącym. Kiedy 95 lat wstecz inżynier Zygmunt Paulewicz budował podwaliny pod futbol w Izbicy, tworząc struktury naszego klubu, zapewne nikomu wówczas żyjących przez myśl nie przeszło, jak ważną i ogromną rolę odegra ten klub w historii zarówno Izbicy, jak i lokalnej społeczności. Przez te kilkadziesiąt lat istnienia próg szatni Ruch Izbica przekroczyło ogromne grono wybitnych piłkarzy, trenerów, działaczy, a przede wszystkim znakomitych ludzi. Historia klubu to bez wątpienia historia mieszkańców tej gminy. To na tym stadionie wielu z nich celebrowało wspaniałe piłkarskie triumfy, jak i przeżywało gorycz sportowej porażki. Stadion od zawsze był miejscem wypełnionym po brzegi sportowymi emocjami. Dostarczał wzruszeń, euforii, radości. Był i jest miejscem, gdzie rodzą się piękne sportowe historie, przyjaźnie na wiele lat, gdzie młodych adeptów piłkarstwa uczy się szacunku do rywala, etosu ciężkiej pracy i czerpania radości z aktywności sportowej. Przez te kilkadziesiąt lat to wyjątkowe miejsce, jakim jest stadion, wielokrotnie zmieniało swoje oblicze. Rozwój piłki nożnej wymaga również rozwoju infrastruktury, która dzięki temu staje się bardziej przyjazna zarówno sportowcom, jak i kibicom. Potrzeba ta jest znana i doceniana od lat przez włodarzy naszej gminy, dzięki czemu z każdym kolejnym rokiem nasz stadion nie tylko pięknieje, ale również poszerza swoją infrastrukturę. Dzięki staraniom obecnego wójta Jerzego Lewczuka udało się pozyskać środki, dzięki którym została przeprowadzona gruntowa modernizacja płyty boiska wraz z przylegającą infrastrukturą. Z tego miejsca zapraszamy gospodarza naszej gminy, wójta Jerzego Lewczuka, do zabrania głosu. Pani poseł, panie pośle, panie ministrze, czcigodny księże proboszczu, pozostałe władze gminy, orkiestra, społeczność, działacze klubu Rodzino Adama Suszka. Moi drodzy, Izbica zawsze kojarzyła się, z tego co pamiętam, z dwoma istotnymi tematami, rzeczami. To klinkier, to klinkiernia, ale również znak jakości znakomicie dał robotniczy klub sportowy Ruch. Od zawsze, kiedy pamiętam. Może nie słyszeli co do istoty ludzie u Izbicy, ale u klubie tak. Ci wszyscy, co się zwłaszcza interesowali sportem, a futbolem wiadomo, że mało kto się nie interesuje. I to są fakty. To była promocja już, muszę powiedzieć, za PRL-u i gminy Izbica. Moi drodzy, mamy klub. Mamy władze stowarzyszenia. Mamy trenerów. Mamy sportowców w różnych grupach. Zapewne tutaj pan prezes się jeszcze pochwali. Ile tych grup? Ja ich nie jestem w stanie dzisiaj policzyć. Od trampkarzy do juniorów, seniorów. I to jest ta kuźnia. Kuźnia, nawet bym powiedział kadr, bo to jest dyscyplina. Ten nasz teraz obecnie gminny klub sportowy Ruch. Tutaj są zrzeszeni w tym klubie młodzież. Jest zrzeszona młodzież z
terenu całej gminy i dlatego się nazywa Gminny Klub Sportowy obecnie. Niegdyś on był właśnie przypisany do Klinkierni. Moi drodzy, już to wszystko mamy, gdy w 2014 roku tutaj zostałem wójtem tej gminy, do czego zawsze dążyłem, jak wiecie. Mieliśmy problemy z tym boiskiem. Jeżeli ten obiekt za plecami jeszcze jako tako wyglądał i ta scena i ten amfiteatr, tak płyta boiska była zawsze w wodzie po niedużym deszczu. Podjęliśmy walkę wspólnie wtedy z władzami klubu, jest tutaj prezes Zieliński właśnie, były prezes, ale pełni funkcję wiceprezesa obecnie i pomyśleliśmy, że trzeba przybudować. Teren jest nieciekawy, podmokły, grząski. Gdzie się udało? No oczywiście poszukaliśmy pieniędzy, że Ministerstwo Sportu również finansuje tego typu obiekty. I tutaj skorzystałem z tego, z konekcji, można powiedzieć, pana posła Zawiślaka, który mnie bardzo ogromnie wsparł, by ta płyta boiska została odnowiona. I to by się wydawało, że nieduże pieniądze, ale chcę powiedzieć, że to był rok 2018, kiedy dostaliśmy te dotacje. To było ponad 243 tysiące złotych. Dzisiaj myślę, że to trzeba już mówić o milionach. Płyta boiska, sama płyta, kosztowała nas wyremontowanie, nowe dreny, zdjęcie nawierzchni tej z iłem, około 30-40 cm i zasypanie stosownym piaskiem, stosowną glebą i posianie trawy. To wszystko, co Państwo widzicie po mojej prawej stronie, to razem koszt 564 tysiące złotych. To tylko to, ale później dopracowywaliśmy całą infrastrukturę, bo jeszcze jest boisko właśnie w tym projekcie, jakby projekt obejmował boisko do siatkówki. I ona też jest widoczna. Proszę Państwa, później zajęliśmy się obiektem, właśnie tym budynkiem takim gospodarczym, socjalnym klubu, gdzie i władze tego stowarzyszenia, chłopcy, pracowali przy odnowie. Państwo zachęcam do odwiedzin tam wewnątrz również, jak tam jest zrobione. W tym roku, z okazji tego 95-lecia, podjęliśmy decyzję, że rozdamy wszystkie siły, by odnowić jeszcze to wszystko, całe to otoczenie. Łącznie z malowaniem tego płotu. Tutaj, jak Państwo pamiętacie, były krzesełka zdemontowane, jest to wszystko zrobione na nowo, można powiedzieć. Scena, na której stoję, również myślę, że będzie służyła długie lata. I nie tylko. Cały amfiteatr został praktycznie odnowiony. To ma służyć właśnie sportowcom. To ma służyć temu, by chcieli tutaj przychodzić. Chcieli kopać tą piłkę, a kopią. Jak wszyscy wiedzą, sport nie jest celem samym sobie, ale jest znakomitym środkiem w procesie wychowania młodzieży. Jest naukowo udowodnione, że poprzez sport stajemy się inteligentniejsi, mądrzejsi. Nie tylko fizycznie sprawność uzyskujemy, ale właśnie te atuty na pewno. Można by tych przymiotów na pewno dużo więcej po prostu wymienić. Dlatego też moim oczkiem w głowie jakby jest ten klub. My go wspomagamy, może nie dużymi finansami, ale my zatrudniamy trenerów, my zatrudniamy kierownika obiektu, pracowników tutaj fizycznych. I tutaj dzięki pracy tym ludziom, dzięki pracy dziewczynom Gminnego Ośrodka Kultury udało się doprowadzić, wydaje mi się, do dobrego stanu i nie mamy się czego wstydzić. I mamy jeszcze wiele do zrobienia naukowo tutaj, całą infrastrukturę w Izbicy, ale nie wszystko naraz. Gmina jest potężnie zadłużona i to też nie jest żadną tajemnicą. Proszę Państwa, pandemia przeszkodziła w tym hucznym, takim, co już pan prezes zaznaczył, w tym hucznym otwarciu. Dzisiaj ograniczone są możliwości, bo zdrowie jest najważniejsze. Ale myślę, że i tak odda to smak temu wszystkiemu, tej ciężkiej pracy naszej nawet młodzieży, która tutaj kopie piłkę. Odbędzie się dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, o 12:00 mecz. I dlatego tak gonimy z tym czasem, żeby zdążyć. I bardzo się cieszę, że mamy tę drużynę, że mamy tę władzę,
że mamy to wszystko, co nas otacza i to wszystko, co dobre. I że Państwo zechcieliście dzisiaj również tutaj przyjść uczestniczyć z nami. Dzisiaj jest taka triada, bo oddanie boiska, ale głównym powodem na pewno było 90-lecie powstania klubu i nadania imienia Adama Słuszka temu właśnie obiektowi. I bardzo się z tego cieszę. Ja na razie tyle, panie prezesie, bardzo proszę, dziękuję. Panie wójcie, ale proszę nas nie opuszczać. Zapraszamy teraz na część oficjalną związaną z oddaniem boiska. Zapraszamy zarówno pana wójta, jak i naszych gości. Zapraszamy panią poseł, pana posła, pana Romanowskiego, jak i również naszego księdza proboszcza do tego, aby oficjalnie wraz również z prezesem klubu Konradem Bojarskim dokonali przecięcia wstęgi otwierającej stadion. Szanowni Państwo, prosimy również o powstanie. Uroczystość ma charakter podniosły. Zapraszamy również naszą orkiestrę, która przygotowała stosowne utwory. Wszystko, cokolwiek stworzyłeś, jest dobre i nie ma niczego, co by było złe samo w sobie, o ile przyjmujemy z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twojego błogosławieństwa. Pobłogosław, Boże, cały ten obiekt i zaplecze, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą używać tej infrastruktury, wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i łaski. O to prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Tak, to jest stary.